Del. No, but he's in the shadows. Nice, not in the sun. Oh, hey, Ratatouille. Ratatouille. She's like, bleh. Exactly. Patrzcie, rozłożyli już leżaki ładnie. Przygotowujemy się tutaj powoli. Już spływaliśmy dzisiaj z chłopakami. Woda była umiarkowanie ciepła. No było spoko, tak idealnie na pływanie, ale nie za długo, bo już potem było po późno, bo weszliśmy do tej wody po 17 jakoś. Więc nie było jakoś zajebiście ciepło, ale tak nice. Rozwaliłam dzisiaj takie całkiem spore naczynie żaroodporne. To jest to z piekarnika, bo robili ciasteczka, więc to wyjęli z piekarnika i było postawione jakieś tak na jakichś innych rzeczach, na półce czy czymś, na blacie, tak? Walałam w to łokciem i spadło mi centralnie na kolano. Takie wielkie, kurde, bydle. Spadło mi na kolano, a potem z mojego kolana na ziemię. Było dużo szkła. Także fajnie, straty są. Jedziemy gdzieś do Valderobres, coś takiego, nie wiem gdzie, na tą naszą majową wycieczkę od 13 do 16 bodajże, że zobaczymy jak tam będzie. Czy problem z tą wycieczką jest taki, że my tam będziemy w dniu finału Eurowizji. Jak ja w hotelu nie będę mieć dostępu do żadnego, nie wiem, telewizora albo Wi-Fi. Co jak nie będzie Wi-Fi? Umrę, ja będę płakać. Półfinały, chociaż będę mogła zobaczyć normalnie tutaj. A finał jakoś się ogarnie. Okej, znalazłam taką książkę. Nie wiem o czym ona jest, bo jest po hiszpańsku, no. Ale jest mysz i ma pieniądz, jest bossa. Wygląda jak hobbit. Ta stopa się w ogóle zlewa z resztą strony. Ale patrzcie, jest książka, nie? Jakieś wredne te. I do niej przychodzą jacyś adoratorzy, jakiś kurczak. Ale no, nie podoba jej się ten kurczak, potem świnia. Ale świni też nie lubi za bardzo, no patrzcie, kurde, płacze, bo rok... Mam jak randka z Tindera. Potem jest lis, czy co to jest? Wilk? Ale kurwa spierdala. Potem koń, ale no patrzcie. Ona jest taka jakby... No chodzi na dwóch nogach, jest taki jakby człowiekiem, a koń, no, zwykły koń. Trochę dziwne, z muszką, no ale what the fuck. Potem kaczka i kot. Kot też wygląda jak zwykły kot, tylko w t-shircie. Czemu nie chodzi na dwóch nogach? No ale patrzcie potem. Taka szczęśliwa rodzina znalazła sobie kota. Biorą ślub, już kot w pełni w ludzkiej postaci. Miał zeżaru. I tak się kończy. The end. Piękna historia.